Kozłowska, Listy od Jaśka, wydawnictwo Tandem. Szkoda, że coraz rzadziej piszemy do siebie listy. Nie myślę nawet o tych na ozdobnym papierze z papeterii i o skrzypiącym wiecznym biurze. Cóż, pewne rzeczy należą do przeszłości i trzeba się z tym pogodzić, albo przystać na miano dinozaura i nadal obdarzać przyjaciół kolorowymi kopertami z elegancką, a czasami nawet pachnącą zawartością. Wszak niektóre listy skrapiały się perfumami. No więc o takich listach wprawdzie już nie marzę, ale chociażby o długich mailach. Jeszcze nie tak dawno pisało się takie, ale i one odchodzą do lamusa, zastępowane SMS-em lub krótką wiadomością na Messengerze, ozdobioną kilkoma emotikonami. A gdyby tak ulec pokusie zebrać i uporządkować niektóre maile, na przykład te wysyłane przez bohatera książki Listy od Jaśka do pisarki pani Ani. Wtedy moglibyśmy zobaczyć, że mają one w sobie, podobnie jak tradycyjne listy, wielką moc tworzenia światów. We wspomnianej książce tworzą świat Jaśka, chłopca próbującego poradzić sobie z pandemią. Anna Onichimowska znana jest z tego, że koresponduje ze swoimi czytelnikami. Dużo też z nimi rozmawia. A w dodatku zafascynowana postacią Janusza Korczaka od lat realizuje w swojej twórczości ważny korczakowski postulat. Nie ma dzieci, są ludzie. W najtrudniejszym, początkowym okresie pandemii mało się o tych ludziach myślało. Dzieci nie należały do osób najbardziej zagrożonych. Szybko też zostały zamknięte w domach i poddane zdalnemu nauczaniu. Tylko co wrażliwsi dorośli widzieli dziecięcą krzywdę. Odizolowanie od rówieśników, pozbawienie zabaw na świeżym powietrzu, konieczność całodziennego przebywania w domach, w których nie zawsze dobrze się działo. Tym i innym problemom Jaśka poświęcona jest ta książka. Chłopiec pisze do ulubionej autorki, bo porozumienie z rodzicami i tak nikłe, nagle pęka zupełnie. Matka chłopca z trudem dźwiga ogromne życiowe problemy i zadania. Ojciec popija i wszczyna awantury. A ukochana babcia w ciężkim stanie, COVID, leży w szpitalu. A może już nie żyje? Jasiek nie wie, bo nawet tego rodzice nie chcą mu powiedzieć. Jak dziecko ma sobie z tym wszystkim poradzić? Jasiek miał szczęście, bo trafił do domu prawie nieznanego dziadka, który umiał chłopcu pomóc. Poznał też swoją rówieśnicę od urodzenia poruszającą się na wózku, a obdarzoną niezwykłą siłą ducha. To oni pomogli chłopcu zobaczyć się z babcią, przebywającą po chorobie w domu opieki. Oni też wprowadzili w smutne życie Jaśka konieczne w tym wieku elementy zabawy. Powoli, z trudnej rozsypanki, wspólnie stworzyli świat, który chłopiec zdołał zrozumieć i zaakceptować. Listy od Jaśka to wartościowa, ciekawa i przepełniona empatią powieść epistolarna. Dobrze, że dała nam okazję do odświeżenia doznań związanych z tym gatunkiem prozy.